Od planów zburzenia piramid egipskich, bo źle się kojarzą, po protest przeciwko policji, na który dla bezpieczeństwa zażądano obecności policji. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną już listę z serii 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Twórcy planowanego właśnie serialu Władca Pierścieni znaleźli się ostatnio w ogniu krytyki. Za pośrednictwem agencji aktorskiej BGT zamieścili kontrowersyjne ogłoszenie, w którym szukają, jak to napisali, zabawnie wyglądających ludzi. Jak zapewne wiecie, trolle, orki, gobliny i inne nietypowe stworzenia są we Władcy Pierścieni na porządku dziennym i je również ktoś musi grać, jednak ludziom nie spodobało się, że twórcy uznali deformacje ciała, takie jak wysunięta szczęka, oparzenia twarzy, blizny podrądzikowe czy nawet brakujące kończyny za coś zabawnego. Bowiem nie wszyscy o wymienionych cechach mogą czuć się z nimi zabawnie i cieszyć się z tego, że bez większego make-upu mogą odegrać jakąś obrzydliwą kreaturę w filmie fantasy. Ogłoszenie agencji zniknęło na następny dzień, czym agencja poniekąd przyznała się do błędu. Numer 9. Pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej durian to najbardziej śmierdzący owoc świata. Jest on śmierdzący do tego stopnia, że kilka dni temu doprowadził do ewakuacji placówki pocztowej w niemieckim mieście Schweinfurt. Paskudny zapach wydobywający się z jednej z paczek spowodował obawy, że kryje się w niej jakiś niebezpieczny gaz lub inna szkodliwa substancja. Na miejsce zostali wezwani policjanci i strażacy. Szóstka pracowników poczty trafiła nawet do szpitala z powodu mdłości. Kiedy jednak okazało się, że to tylko owoc, cytując panią Bożenę z Chwili dla Ciebie, śmiechom nie było końca. To jednak nie pierwszy przypadek ewakuacji spowodowanej zapachem tego owocu, porównywanym często do zgniłego mięsa, ścieków, a nawet martwych szczurów. Nic zatem dziwnego, że Europejczycy, którzy w zdecydowanej większości nie mieli z nim jeszcze nigdy do czynienia, mogą czasem spanikować. Numer 8. Z powodu pandemii wielu uczniów i studentów musiało przestawić się na pracę zdalną, online przyswajać materiał i online podchodzić do egzaminów. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się uczniowie z krajów trzeciego świata, gdzie o dobry internet trudno w mieście, a co dopiero na wsi w dżungli. Weweona Mosibin, 18-letnia studentka malezyjskiego Uniwersytetu w Sabah, aby zaliczyć egzaminy, całą noc spędziła na drzewie. Tylko tam internet był na tyle silny, aby umożliwić nastolatce w miarę swobodne przystąpienie do testów. Swoje zmagania 18-latka dokumentowała na kanale YouTube, czym zwróciła uwagę mediów i zyskała ogromną popularność. Do tego stopnia, że zaoferowano jej nawet stypendium i miejsce w stanowym uniwersytecie, a także obiecano budowę w jej rodzinnej miejscowości masztu telekomunikacyjnego. Numer 7. W Hollywood powstaje właśnie kontrowersyjny film pod tytułem Habit, który przedstawiać ma Jezusa Chrystusa nie tylko jako kobietę, ale i lesbijkę. W rolę zbawczyni wcielić się ma Paris Jackson, 22-letnia córka Michaela Jacksona. Co prawda o produkcji nie wiadomo jeszcze zbyt wiele, jednak amerykańscy chrześcijanie już wystartowali z internetową petycją mającą powstrzymać powstanie tego dzieła. Numer 6. 5 indyjskich lekarzy ze szpitala w Guwahati usunęło z pęcherza moczowego 30-letniego pacjenta kabel od ładowarki telefonu. Nie jest pewne, jak przewódz się tam znalazł, choć zapewne wszyscy się domyślają. Mężczyzna zapierał się, że kabel przez przypadek połknął, choć lewatywa wykluczyła jego obecność w przewodzie pokarmowym. Ostatecznie okazało się, że 61-centymetrowy miedziany kabel znajdował się w pęcherzu moczowym, do którego droga prowadzi albo przez nerki, albo przez cewkę moczową. Co ciekawe, to nie pierwszy raz mężczyzny. W jego karcie medycznej widniał już zapis o rzekomym połknięciu słuchawek do telefonu. Numer 5. Kojarzycie fresk Ecce Homo, który w 2012 roku miał zostać odrestaurowany, a zamiast tego zamienił się w mema? Podobny los spotkał ostatnio Maryję Niepokalanie Poczętą autorstwa barokowego artysty Bartoloma Estebana Murilla. Pochodzący z Walencji kolekcjoner dzieł sztuki, chcąc odświeżyć obraz, wynajął w tym celu specjalistę, który za ponad 5000 zł zamienił obraz w to, a następnie, kiedy właściciel nie był zbyt zadowolony i zażądał poprawek, to w to. Karynę z osiedlowej żabki. I tak właśnie kończy się kłamanie w swoim CV. Ostatecznie okazało się, że ten cały restaurator zabytków na co dzień zajmuje się meblami i z obrazami nie ma zbyt wiele wspólnego. No może poza tym, że jakiś obraz wisi mu w łazience. Ale cóż, przynajmniej wyszło mu lepiej niż Jasiowi Fasoli. Poza tym, jak to mówią, liczą się chęci. Numer 4. Francuski dziennik Le Figaro ujawnił kolejne plany aktywistów z ruchu Życie Czarnych Ma Znaczenie. Po tym, jak obalili dziesiątki pomników na całym świecie, tym razem na
ich celowniku znalazły się piramidy egipskie. Na Twitterze powstał nawet specjalny hashtag Pyramids, pod którym zwolennicy ruchu proponują zrównanie z ziemią jednego z 7 cudów starożytnego świata, bo w końcu został zbudowany rękoma niewolników. Ktoś inny zaproponował, aby do listy dorzucić również Koloseum w Rzymie czy Akropol w Atenach, gdyż wszystkie te budowle powstały dzięki niewolnictwu. Ale czy na pewno? Jak skomentowała Sara Parsak, profesorka egipcjolog z Uniwersytetu w Alabamie, piramidy w Gizie zostały zbudowane 4650 lat temu przez profesjonalnych i opłaconych pracowników, a nie przez niewolników, i istnieją na to liczne dowody. Jeśli wy chcecie dowiedzieć się więcej, koniecznie obejrzyjcie film na Planecie Faktów pod tytułem 10 mitów z podręczników szkolnych, w które wciąż wierzymy. Numer 3. Pewien amerykański policjant, Sam Lopez, opublikował ostatnio wideo, w którym z trudem wstrzymuje śmiech. Opowiada, jak to organizatorzy protestu pod tytułem Defund the Police, mającego wymusić na władzach zdefinansowanie policji, a najlepiej to w ogóle jej likwidację, zażądali na swoim proteście obecności policji. Wiecie, dla swojego bezpieczeństwa. Cóż za ironia? Policjant niby się śmieje, ale widać, że to bardziej śmiech przez łzy i bezradność. Został wezwany do ochrony ludzi, tylko aby słuchać, że jest beznadziejny i powinien odejść. Numer 2. Wyposażona w sztuczną inteligencję robotka Erika zagra główną rolę w hollywoodzkim filmie science fiction wartym aż 70 milionów dolarów. Ma to być pierwsza taka produkcja w historii, której głównym bohaterem nie będzie człowiek, a robot. Film pod tytułem Bee opowiadać ma o naukowcu, który uświadamia sobie niebezpieczeństwo, jakie wiąże się ze stworzonym przez niego programem do udoskonalania ludzkiego DNA i pomaga w ucieczce zaprojektowanej przez siebie inteligentnej kobiecie robot. O samej Erice być może już słyszeliście. Zaprojektowana przez japońskich naukowców z Uniwersytetu w Osace, to jeden z najpopularniejszych robotów ze sztuczną inteligencją na świecie, z którym można w miarę normalnie rozmawiać. Erika szczególnie zasłynęła ze swojej wypowiedzi podczas jednego z wywiadów, w którym to stwierdziła, że chciałaby być bardziej jak człowiek. Numer 1. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak pachnie kosmos, odpowiedź na to pytanie mogą wam przynieść nowe perfumy, na które zbiórka ruszyła właśnie na Kickstarterze i już uzbierała ponad 25 tysięcy dolarów. Zapach nazywa się Ode Space, czyli woda kosmiczna, i stoi za nim niejaki Steve Pierce, chemik, który już w 2012 roku odtworzył zapach kosmosu w ramach współpracy z NASA, aby pomóc astronautom przed wylotem na orbitę i wyeliminować wszelkie potencjalne niespodzianki, jakich astronauci mogliby doświadczyć w przestrzeni kosmicznej. Astronauci opisują zapach jako mieszankę prochu strzelniczego, smażonego steku, malin oraz rumu. W planach firmy jest również odtworzenie zapachu z Księżyca, a w przyszłości, kto wie, może i Marsa. Okej, tym kosmicznym, jak Planeta Faktów akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie newsy na Planecie Faktów. Zapraszam was jeszcze na moje inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Sausage z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku.